No cześć kochani, witam Was w wyzwaniu postapokaliptycznym. Wróciliśmy sobie z kaskad. No i dzisiaj mamy dzień nowej umiejętności, a dwie już dzisiaj zdobyliśmy, więc nie jest źle. Co bym chciała dzisiaj zrobić w ogóle? Tak, właśnie, czeka nas rozwijanie umiejętności. Musimy rozwinąć logikę na poziom 5 i koniecznie majsterkowanie również na poziom 5, ponieważ chcę się dostać do szkoły. Żeby się dostać do szkoły, muszę mieć rozwinięte w ten sposób te umiejętności, a chcę się dostać do szkoły dlatego, że będąc w kaskadach zdobyliśmy, słuchajcie, pasikonika. Gdzie są pasikoniki, gdzie jest ta informacja, bo chcę Wam pokazać i oczywiście nie ogarniam. Pierwiastki, ryby, owady, moi drodzy. Odorek, zieleniak, pasikonik. A mając pasikonika, możemy sobie wstawić tutaj skrzynię na owady i chyba pasikoniki, znaczy pasikoniki, nie pasikoniki, tylko te. Świerszcze. Ze świerszczy możemy mieć mąkę, jeśli dobrze pamiętam, więc to by było super. Ale musimy zdobyć te dwie umiejętności. Przepraszam, ona się czuje no nie za dobrze. Jesteś głodna. Nakarmimy cię na początek. Zjesz sobie jeszcze coś przed wyjściem, bo wybierzemy się dzisiaj na nową opuszczoną farmę, to znaczy tą, na której jeszcze nie byliśmy. Weź sobie kotuj bez przyłącza, gulasz poszukiwacza, jeden sobie ugotuj. Całe szczęście, że mamy te nowe grzyby, bo już naprawdę ryby mi się przejadły, szczególnie, że tutaj trzeba ich się nieźle nałowić, żeby w ogóle można było je zjeść. Nie rozumiem, dlaczego są potrzebne dwie, ale dobra, okej, okay, nieważne. Nieważne, mój umysł jest teraz skupiony na zdobyciu mąki. A potem będziemy myśleć o jajkach, no i jak będziemy mieć jajka i mąkę, to chyba... O nie, o nie, o... Tropiciel senior odchodzi, jakie to smutne, ale wiecie co, chyba... Nie, myślałam, że możemy sobie z nim pogadać, bo ona potrzebuje... Ona potrzebuje z kimś porozmawiać, mogłaby porozmawiać ze żniwiarzem, bo żniwiarz raczej nie roznosi żadnej choroby. No i musimy koniecznie zacząć rozwijać, no, zielarstwo. Musimy koniecznie, koniecznie po prostu, bo to się już robi, wiecie, denerwujące, a ja zużywam bardzo szybko z apteki pozostałości leków, więc naprawdę trzeba przysiąść i zacząć też tego zielarstwa się uczyć. Naprawdę nie da się z nim pogadać? Nie, jest strasznie zajęty. A tutaj jest sekwoja. To chodź sekwoja, porozmawiamy z tobą troszeczkę. Oddamy jej rybę. Myślę, że może się z ryby ucieszyć, nawet jeśli ta ryba nie jest zbyt pierwszej świeżości. No i pośpiewaj troszeczkę dla sekwoi, to się też może rozerwiesz. Nie, nie podoba ci się prezent. O, jakie to przykre sekwoja. No jeszcze w dodatku sobie poszłaś, ale... dziwne. No nic. Ale tu przyszła jeszcze Morela. To chodź, pośpiewaj z Morelą. Ty, wręcz prezent. Chyba już nic nie bardzo możemy ci włęczyć. Daj jej czekogodę. Może się z czekogody ucieszy. Może adoptujemy lisa, a nie psa? Co? Tak by było dobrze. No i ptaszki wokół nas latają. Ale Moreli się nie podoba, jak śpiewamy. Nie. Zdecydowanie nie podoba jej się. Mówi, że ryczymy jak niedźwiedź. O, jeszcze orzeszek przyszedł. No, Morela. Halo, bierz. Bierz, to jest dla ciebie. Zabieraj prezent. Dobra. Bo tamta sobie zniknęła i nas olała, ale Morela jednak poszła zjeść. Skorzystać z prezentu. No nic, zobaczymy, czy Morela nam coś przyniesie w zamian. To by było w sumie bardzo miłe. Jeszcze porozmawiaj z nią jeszcze o chytrych liskach. Oj, już zniknęła? Czy ja mam jakiegoś baga znowu? No i masz strasznie mało zabawy. Dobra, wiecie co? Pojedziemy sobie w takim razie do tej kolejnej farmy, bo wydaje mi się, tutaj jest farma, do której pojedziemy, wydaje mi się, że tam powinno być coś, co pozwoli nam rozwinąć logikę i trochę się zabawić. O ile oczywiście nikt nie przyjdzie za nami na tą farmę. No ale zobaczmy, jak ona tutaj się prezentuje. Zobaczcie, no drzwi są wyważone, więc w porządku, nie będzie problemów z wejściem. Tu jest zresztą też wejście od tyłu, ale no, nie wejdziemy tutaj, bo raczej się to nam nie uda. O, spróbujemy zwędzić, tu jest kolejny jakiś grzyb leży, który spróbujemy zwędzić. Okej, okay, w porządku. Jeszcze się rozejrzę, czy nie znajdę tu czegoś ciekawego. Dasz radę tu wejść, moja droga? Jeśli nie, to będę musiała tutaj zaraz szybko coś przebudować.
podejdź tu. A, może być problem. A nie, jednak dasz radę wejść tymi drzwiami, cudownie, jakże się cieszę, dobrze. Czekaj, zostań tu na razie, zobaczmy co tu leży, bo tu leżą różne dziwne rzeczy i coś na pewno uda się nam, z czegoś na pewno uda nam się skorzystać. Zobaczcie, możemy sobie zrobić soczek. To jest jakiś sok musujący. O, zobaczcie, mamy też wełnę, ale na razie jej nie zwędzimy, bo zwędziliśmy tamtego grzyba. No nic, poczekamy i zwędzimy później. Zresztą, jak widzicie, będzie tutaj trochę więcej rzeczy ciekawych do zdobycia. Kolejna wełna. Dobrze. I zobaczmy, co tu jest na górze. Tu mamy łazienkę, toaletę i właśnie o tym myślałam, słuchajcie. Chodź, kochana, pograj sobie trochę. Rozwiniesz sobie logikę i przy okazji troszeczkę się rozerwiesz. Tak właśnie sądziłam, że na tej farmie zostawiłam szachy. Także fajnie. Ojej, jesteś strasznie zmęczona. Nie wiem, czy nie będzie dobrym pomysłem, żebyś przespała się tutaj. Zobacz, tu jest nawet łóżko. Słuchajcie, tu jest nie tylko łóżko. Tu jest też maszyna do robienia świec. A świeca to jest dosyć przydatna rzecz w naszym świecie, więc na pewno sobie z niej skorzystamy. O, jest nawet gitara. Można sobie poćwiczyć śpiewanie albo pohaftować. Także całkiem spoko, całkiem fajna miejscóweczka. No słuchajcie, kiedyś jak nam się zacznie rozrastać wioska, bo tak, w kolejnym roku wyzwania będziemy już mieli więcej kontaktów z ludźmi, no to będziemy odnawiać te wszystkie farmy, które tutaj widzicie, budować nowe, no i starać się tchnąć życie w cały ten obszar. Także to nie jest tak, że będziemy cały czas sami i będziemy cały czas gadać tylko ze zwierzakami. Nie, nie, nie. Będzie zresztą o wiele prościej, moi drodzy, jak rozwiniemy ten brakujący poziom zielarstwa, za który nie mogę się zabrać, bo ciągle coś. No nic, moja kochana, mi bardzo zależy, żebyś ty tą logikę rozwinęła, więc cię przyspieszę. I bardzo się zmęczyła i postanowiła właśnie skorzystać z tego materaca na górze, więc też jej na to pozwolę, bo naprawdę faktycznie jest bardzo zmęczona, ale tylko się zdrzemniesz, ok. Dobrze, to była bardzo szybka drzemka. I jeszcze cię tutaj na dół zaproszę do tej... Użyj kapki wysiłku, żeby to umyć, ojejku. A, bo ja włączyłam brudzenie się, będziemy jej musieli miotłę kupić. Nazbieramy, słuchajcie, witek jakiś w lesie i zrobimy sobie miotłę. To jest dobry pomysł, bo nie będę do tej rozgrywki tego wyłączać. Czemu nie w sumie? I tak ma być trudno marzyć w brudzie, więc why not? O, i mamy piąty poziom logiki. Super, cieszę się. Moja droga, chodź tutaj, porozmawiaj z Orzeszkiem, pośpiewaj mu, pogadaj z nim o włochatym ogonku i będziemy powoli wracać do domu, pójdziesz spać. I zobaczymy, co będziemy robić kolejnego dnia. No, znaczy na pewno będziemy rozwijać kolejne umiejętności. Ale dzisiejszy dzień zdecydowanie należy uznać za udany. O, jakaś kupa. Zdecydowanie fajnie. Tęczowa kupa, tęczową kupą weźmiemy coś, nawieziemy. Ale zanim stąd pójdę, to jeszcze bym chciała właśnie zwędzić tą wełnę. A tutaj też była właśnie tęczowa wełna. Okej, chodź tutaj, zwędzimy wełnę. Fajnie, że nikt tu za nami nie przylazł. Bardzo mnie to cieszy. Tak, ten lisek zdecydowanie bardziej do nas pasuje i bardziej nas lubi. No jesteś zmęczona, wiem. Biegnij jeszcze po tą kupę, po tą wełnę i wracamy do domu. A, zapomniałam wam powiedzieć, bo przecież ja tu trochę ogarnęłam. Posprzątałam, to znaczy Ivy posprzątała tutaj ten obszar przy śmietniku. Troszeczkę też ogarnęła łazienkę i kuchnię, chociaż jeszcze w kuchni tutaj jakieś plamy na podłodze, jeszcze w łazience w niektórych miejscach też są, ale częściowo zostało to już posprzątane, tutaj poukładane krzesła i tak dalej. Tutaj jeszcze widzę, że się tym nie zajęła, bo być może nie miała już siły albo chęci, albo czasu. I jeśli chodzi o piętro, no to już w ogóle tutaj posprzątała, zobaczcie, zrobiła takie trzy osobne pokoiki i
I zniosła ten stół. Stachała ten stół tutaj na dół, bo pomyślała, że tu jej się jednak będzie lepiej pracowało niż na górze. No i nie będzie musiała tam z kolei wnosić tego drewna. Wiecie, tak wysoko. No i Ivy wstała, jest jak zwykle brudna. Zaraz musimy sobie skoczyć, zebrać wodę, bo ja ciągle o tym zapominam. A mam już lato. Mam już lato, jest ciepło. Na szczęście nie ma upałów, no ale wiecie. Woda jest cenna i możemy ją teraz zbierać już tylko raz dziennie. Także może się za chwilę okazać, że nie będziemy mieli w ogóle możliwości wzięcia kąpieli. Liczę na to, że będzie padał jakiś deszcz. Jest jakaś prognoza pogody? Ktoś coś planuje? Oj, no dobra, będą burze w piątek, więc okej, okay, to jeszcze nie jest źle. Fajnie, że już jest lato w sumie. Przynajmniej nie będziemy marzli, mam nadzieję. Ale lato, niedługo jesień i znowu zima. Trzeba się pospieszyć z tymi czapkami. Chodź tu pogadaj z króliczkiem. Możesz króliczkowi też dać marchewkę, bo chyba mamy, a z marchewki wydaje mi się powinien się ucieszyć. Więc zaraz damy mu marchewkę, jak znajdę. Proszę bardzo. Kończysz tą kąpiel? Trzeba też umyć wannę. Generalnie po prostu strasznie. Strasznie, strasznie dużo roboty. I znowu w ogródku trzeba robić, trzeba zebrać plony. Zbierzemy oczywiście cały plon. Dobrze by było też je ponawozić może, ale to później. Zrobię to poza kamerą, jak nie zapomnę. Kochana, kończ już tą kąpiel, proszę cię. A, no i zapomniałam, że słuchajcie, sprzątając, ona zrobiła tutaj po prostu, wiecie, przeczesała wszystko i udało jej się znaleźć jakąś taką strasznie zniszczoną bluzkę i strasznie zniszczone spodnie po jakimś zresztą facecie. Wiesz co, chodź tu masz bliżej. Nie chcę, żebyś teraz goniła tego królika, jak on nie wiadomo gdzie poszedł. Później będziesz się nim zajmować, jak on się zjawi gdzieś tu bliżej, nie będziesz za nim biegać. Dobrze. Jeszcze jesteś głodna i potrzebujesz towarzystwa, jak zwykle. A my musimy koniecznie rozwinąć to majsterkowanie, więc wiesz co? Ja cię trochę pomęczę. Chodź tu, kochana, i zrób sobie rozsadnik ogrodowy. A, nie możesz. A, nie możesz, bo nie masz pieniędzy. To nic, zaraz sprzedamy o to coś. I możemy zrobić rozsadnik. A co już możemy jeszcze? Stolik. Półkę ścienną. O nie, to zrobimy półkę ścienną, słuchajcie, bo chcę mieć na czym stawiać te w piwnicy nasze przetwory, więc musimy porobić półki. No i za chwileczkę będzie nas czekało też robienie prania kolejne. Także dużo roboty, dużo roboty. A w ogóle pranie nasze jakieś wisi tutaj? Nie, ściągnięte jest. A, bo myśmy go nie rozwiesili, nie jest ściągnięte. Wyładuj i przenieś, rozwieś na sznurku. No, zrób tą pierwszą półeczkę. Ja tą półkę sprzedam i po prostu za zarobione pieniądze kupię jakieś takie inne półki, bo ta półka to mi tak średnio tam pasuje. Wolę inne, ale wiecie o co chodzi. Sam fakt, żeby ona robiła półki. Okej, zrobiłam 3 półki, także jest spoko. Idziemy się teraz przyjrzeć cynobrowi. Ivy jest w bardzo złym nastroju, bo ona nie cierpi pracy w drewnie. Podobnie zresztą jak wielu innych czynności, które jest zmuszona tutaj wykonywać. Porozmawiaj z cynobrem, możesz mu pośpiewać. Kasztanki nie znamy, ale sekwoje znamy. Porozmawiaj też z sekwoją. No, nie przyjęły prezentu, nie wiem o co chodzi, nie wiem dlaczego nie mogę go ani schować do wyposażenia, ani go nie wzięły. Trochę to przykre. No nie będziemy im wręczać niczego, bo właściwie niczego sensownego dla nich nie mamy, ale troszeczkę sobie tutaj z nimi porozmawiamy, żeby się porozrywać wzajemnie, żeby one miały trochę zabawy, żebyś ty miała trochę zabawy. Wiesz co, kochana, widzę, że jesteś też, właśnie brakuje ci rozrywki, ale wydaje mi się, że rozrywkę daje ci robienie na drutach, więc chodź tutaj i dziergaj ubrania, dziergaj czapki. Jedną, oj, nie ma, aha, nie, przepraszam, bo ty nie zwinęłaś tam tej wełny? Ojej, może ci nie poszło zwijanie tej wełny, będę się musiała tam wybrać jeszcze raz. Ale tu mamy jakąś wełnę, więc ja ci ją dam na razie do wyposażenia i zobaczymy, jaką czapkę możemy zrobić. Widzicie? Jestem bardzo nieuważna. Myślałam, że ona zwinęła tę wełnę, a chyba tego nie zrobiła, albo ją zgubiła.
Dziergaj ubrania, dziergaj czapki. Różowa wełna lamy, biała wełna lamy. A jaką ostatnio udziergaliśmy, bo nie pamiętam. Nie pamiętam, ale dobrze, no to okej. To udziergaj w takim razie różową czapkę. Miejmy nadzieję, że Ci zabawa dzięki temu troszeczkę wzrośnie. No i zdobędziesz też kolejny poziom tej umiejętności, bo też Ci trochę brakuje. Czy my w ogóle mamy książkę do nauki dziergania? Czy nie mamy? Zaraz zobaczę. Chyba nie, chyba żadna z tych tutaj nie jest do nauki dziergania. Mamy zielarstwo, pierwszą i drugą. Mamy majsterkowanie, tom pierwszy. Mamy złośliwość, tom pierwszy. I mamy logikę, tom drugi i logikę, tom pierwszy. No i jakieś takie do poczytania. Ale jak zdobędziemy ten czwarty poziom, to będziemy się też mogli udać do biblioteki, więc wzrośnie nam zdecydowanie liczba książek do przeczytania. A w bibliotece też się lepiej uczy, bo tam są odpowiednie cechy parceli ustawione. Tylko, że niestety są tam inni simowie, więc wiecie, plusy i minusy. Jak tam, kochana? Troszeczkę się rozrywasz? Czy niekoniecznie? Jednak trochę jej rośnie, więc słuchajcie, nie ma tragedii. Mam nadzieję, że zrobienie tej czapki nie przyjdzie jej z trudem, tylko wręcz przeciwnie. No i każę jej potem zjeść kolejną marchewkę, bo nie chcę, żeby traciła czasu na gotowanie i wyślę ją spać i widzimy się ponownie rano. O, ja nie wiedziałam, że ta bluzka ma taki fajny tył. Ale czad! Totalnie, słuchajcie, nie miałam pojęcia. Spoko, Ivy. Fajna bluzka. O, zupa z czarującego grzyba. Okej, okay, z pikantnego grzyba. I z zielonego grzyba. Nie, no to już się robi o wiele ciekawiej, moi drodzy. Zrobimy sobie z uroczego grzyba w takim razie zupę. O, nie! Musisz naprawić, kochana. Ale widzicie, ile roboty? A my narzekamy, że musimy do roboty chodzić. I klikać w klawisze przy komputerze. Czy co tam robicie? Bo ja klikam. Ale jestem ciekawa tej zupy z uroczego grzyba. Ciekawe, czy będzie dobra. No, Ivy, musisz mi powiedzieć, czy ta zupa Ci wyszła i czy jest smaczna i czy będziesz miała po niej jakieś dziwne akcje? Wspaniała! Cudownie, grzybowa zupa. No i znowu się wystraszyłaś szczura. Musimy te koty koniecznie, kota sobie koniecznie sprawić, tylko... W sumie chyba zupę grzybową, w sensie te zupy i te gularze, koty, zwierzęta chyba są w stanie zjeść, nie? Sprzątnij. Nie wiem, czy można dla zwierząt gotować bez przyłącza. Ale no, to też nie jest jakiś taki dramatyczny problem, bo mamy tutaj... możemy poszperać w poszukiwaniu fragmentów i elementów i coś tam będziemy w stanie chyba ugotować, więc... Dramatu nie ma. Idź, kochana, naprawić kibel. No i mamy... aha, początkujący majsterkowicz. Masz co? Co? Aspiracja? Początkujący majsterkowicz? Co? Że what? Co to było? Nie wiem, co to było. Może mam jakiegoś moda, o którym nie wiem, bo ostatnio naściągałam modów. Ale że ściągnęłam ich za dużo naraz, to nawet nie wiem, co ściągnęłam. Nie wiem, co mam. Nie wiem, czego nie mam. I czasami trafiam... w wyposażeniu na różne dziwne elementy, które nie wiem do czego służą i co miałyby robić. Jest i mamy piąty poziom, mój wymarzony piąty poziom, moi drodzy. Wsiadamy na rower i jedziemy do szkoły. Jedziemy do szkoły zgarnąć koniecznie tą skrzynkę na owady. No i kochani, muszę Wam koniecznie pokazać naszą opuszczoną szkołę, której autorką jest Zuzu. Jeśli chodzi o skrzynki na owady, to one znajdują się tutaj. Ja jej oczywiście tu zostawię, ja ich nie będę stąd zabierać, ale chodzi po prostu o to, żeby tu przyjechać, tak? Że niby tu przyjeżdżamy i sobie taką jedną skrzynkę zgarniamy do domu. Chodź, kochana, poszucasz sobie pod kowami, bo potrzebujesz rozrywki, więc możesz sobie tutaj podejść, a ja pokażę Wam wnętrze tej szkoły. Co, nie możesz? A, pewnie dlatego, że tu jest ta pajęczyna. O, dobra, to zwędź tą pajęczynę. Trochę bez sensu, bo tu są inne rzeczy, które będą nam potrzebne do zwędzenia, ale nie, nadal nie można tu wejść, ale czemu? Podejdź tu. A, dobra, tutaj widocznie są schody potrzebne i dlatego. Zobaczcie, co tu jest. Niezidentyfikowany owoc latający. Bo my musimy zebrać jakby cały ten, całą kolekcję owoców. Chodź tu, kochana, poćwicz sobie. Wstawiłam schody, więc powinno
już być to możliwe, powinnaś już móc sobie tutaj pobawić się. Ale tu widzę inne rzeczy i zaraz sobie będziemy właśnie kraść wełnę. Tylko poczekamy, aż nam się możliwość odnowi. Myślę, że tutaj, jeśli chodzi o ten owoc, to ja go sobie spróbuję zgarnąć. A nie, nie zgarniemy go, tylko go posadzimy. Nie mam, słuchajcie, różowego pojęcia, czy jak ja go posadzę, to on mi wyrośnie i ja będę mogła zebrać te rzeczy, ale spróbujemy to zrobić. Chodź, kochana, zasiej go, jak już tutaj sobie poćwiczysz. Ale no, no jak pięknie ci zabawa wzrosła, no cudownie, wspaniale, bardzo się cieszę. I skoro już tu jesteśmy, to no to się zaraz rozejrzymy jeszcze na piętrze. Tak jeszcze patrzę, czy czegoś tutaj nie ma. O, zobaczcie, to jest jakaś... A, dzierganie tom drugi! Jej, dzierganie tom drugi! I jeszcze więcej wełny tu widzę. I skrzypce, jakbyś chciała poćwiczyć. Nie wiem, czy nie możesz, czy nie chcesz, czy nie umiesz? Aha, bo to są dla dzieci. Okej, okay, w porządku. No dobrze, to tu na dole już znalazłam kilka bardzo cennych przedmiotów do zgarnięcia, tylko nie możemy zgarnąć, bo z jakiegoś powodu uznałam, że to jest dobry pomysł, żeby zwinąć tą pajęczynę. Tu widzę kolejną wełnę. Co to jest? Aha, tu możemy rybę umieścić w akwarium. Tu mamy jeszcze jedną wełnę, super. Jakieś rośliny, jakieś... Mamy truskawkę. Tu zresztą możemy zasadzić. O, tu coś rośnie? Nie. Ale możemy zasadzić truskawkę, zasiać coś. Coś, co mamy w wyposażeniu. Dobrze. Tak sprawdzam, sprawdzam możliwości. Tu jakiś kotek siedzi. Winogrono. O, kochana, chcemy winogrono zasiać też. Bo nie mogę go wsadzić do wyposażenia. Więc jedyna opcja, jedyna szansa, to, że jak tu zasiejemy, to nam coś wyrośnie. Chodź tu, kochana, zasiej. Będziemy po prostu odwiedzać tę szkołę z nadzieją, że za którymś razem uda się zebrać plony. Tak, biegniemy jeszcze po wełnę i nie wiem, może wybierzemy się na ryby? Na pewno wybierzemy się zebrać wodę. Co do tego nie mam wątpliwości. Okej, mamy czerwoną wełnę lamy. Jeszcze sobie skorzystaj, jak już tu jesteś, bo bardzo ci się chce. I może... Szybko umyj zęby, szybko umyj ręce. Wiecie co, wracamy do domu i ja ją przycisnę z tego zielarstwa. Bo to zielarstwo naprawdę musimy zacząć rozwijać. Więc już nie możesz zwędzić, nie będę czekać, aż będziesz mogła. Wracamy do domu i ja ją troszeczkę właśnie przycisnę, żeby ona sobie poćwiczyła to zielarstwo. W kolejnym odcinku zdam Wam sprawozdanie z tego, jak jej poszło i czy udało jej się to zielarstwo jakoś rozsądnie rozwinąć. Miejmy nadzieję, że tak. A tymczasem żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. Dajcie mi znać, czy pogrywacie w wyzwanie, czy wydaje Wam się ono łatwe, trudne, skomplikowane, czy w ogóle jakie. Jeżeli macie ochotę mi tu pomóc i zbudować jakieś budynki, które są do wyzwania potrzebne, to zapraszam. Możecie się do mnie zgłosić na Instagramie i powiem Wam wszystko, co i jak, co jest potrzebne, czego brakuje lub też co powinno się znaleźć w danym budynku, chociaż te informacje, zdaje się, znajdują się na samym końcu instrukcji. Także zapraszam również do sprawdzenia pliku. No dobrze, moi kochani, żegnam się z Wami, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i pa, pa!